Witam. Dzisiaj porozmawiamy ogólnie o anime Naruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, dzięki którym jestem w stanie tak często nagrywać odcinki. Dzięki. Cały ten odcinek będzie tylko zbiorem moich przeżyć z tym anime i ogólnie opowiem, w czym mi to pomogło. Tak więc jak już wiecie lub nie, pierwsze Naruto oglądałem, gdy byłem jeszcze bardzo młody. Miałem może 12 lat. Naruto wtedy leciało na Jetixie, którego pewnie większość z was nawet nie kojarzy. Doskonale pamiętam, jak moi rodzice wtedy to odbierali. Podały tekstu typu oglądanie bajki z demonami, czy takie, że no to wszystko mi w głowie poprzewraca. Z tym pierwszym mieli trochę rację, bo bądź co bądź w Naruto było trochę tych demonów. Ogólnie chodziło o to, że Naruto miało wywrzeć na mnie negatywne wrażenie, wiecie, tak jak się teraz mówi, że o, zabił kogoś, pewnie grał w jakieś strzelanki. Tymczasem było zupełnie odwrotnie. Prawdą jest, że w takim wieku nie za dużo rozumiałem, o co chodzi w tym Naruto. Po pierwsze byłem młody, a po drugie nie śledziłem wszystkiego, co się dzieje w Naruto. No i w końcu po trzecie leciało to w telewizji, więc z automatu nie byłem w stanie oglądać tego odcinek po odcinku. Więc głównie wtedy widziałem w Naruto jedno: dobrą zabawę i fajne walki. Wtedy też głównie na tym Jetixie powtarzały się odcinki z egzaminu, gdzie walczył Naruto z Kibą, Sasuke z tym typem, co nikt nie pamięta jak się nazywa, czy w końcu Rock Lee z Garą. Wtedy to było główną atrakcją dla nas, dzieciaków, którzy oglądaliśmy Naruto, każdy miał jakąś swoją ulubioną postać, a potem nawet bawiliśmy się w Naruto. Odgrywaliśmy te postacie, z perspektywy czasu brzmi to zabawnie, a jednocześnie zrozumiale, ciągle byliśmy dziećmi. W każdym razie nie chciało mi się oglądać Naruto w ten sposób, więc po prostu przestałem je oglądać i zacząłem ponownie w wieku około 15, może 16 lat. Dokładnie nie pamiętam i cóż mam powiedzieć. To anime było dużą częścią mojego życia. Wiem, jak to głupio brzmi, jak się tego słucha, ale musicie znać całą historię, żeby ją ocenić. Jedną kwestią było to, że w tym wieku człowiek przechodzi przez okres dojrzewania, więc mu po prostu odpierdala. Drugą rzeczą było to, że zacząłem oglądać to anime ponownie niedługo po tym, jak umarł mój tata. To było niezłe kombo, wystarczające, żeby nie mieć pojęcia co teraz. Także byłem w tamtym momencie typowym przegrywem, potrafiłem spędzać na komputerze nawet 20 godzin, z czego przykładowo połowę tego czasu wypełniało oglądanie tej jednej chińskiej bajki. Domyślam się, że wtedy miałem depresję, ale nie mi oceniać, nie jestem lekarzem. W każdym razie potrafiłem spać tylko kilka godzin, a przez resztę czasu miałem słuchawki na uszach siedząc przed monitorem, albo wręcz kompletnie odwrotnie, przesypiałem całe dnie. W dodatku nikomu nie mówiłem o tym, jak się czuję, zamknąłem się przed wszystkimi wokoło, więc każdy albo myślał, że hehe, okres buntowniczy, albo widział problem, ale łatwiej było machnąć ręką. W każdym razie w tamtym czasie potrzebowałem psychologa, ale niestety do niego nie poszedłem i od razu mówię, jeśli ktoś z was ma podobnie, to lepiej do niego iść. Wracając do tematu Naruto, no to tak jak już mówiłem, dużo czasu spędzałem właśnie na oglądaniu go. Jeśli mam być szczery, to wtedy miałem nawet wrażenie, że to jedyna rzecz, która mnie przy tym świecie jeszcze trzyma. Chciałem zobaczyć, co się przydarzy jeszcze mojej ulubionej postaci. Oczywiście pewnie aż tak źle nie było i większość wyolbrzymiałem, ale wtedy ciężko było to stwierdzić. Jak się później okazało, świat Naruto został ze mną przez lata. Po pierwsze dostarczał mi mnóstwo emocji, tych pozytywnych jak i negatywnych. Po drugie dawał jakiś powód, żeby przeczekać kolejny tydzień na kolejny odcinek. Po trzecie zacząłem się interesować wszystkim, co związane z tą bajką, a więc zacznijmy najpierw od tych emocji. Jak się domyślacie, byłem wtedy raczej bardzo smutnym człowiekiem. Wręcz miałem bardzo często wrażenie, że nie czułem nic, dokładnie tak jak Obito. I to nie była prawda, bo przez większość czasu byłem smutny, a to jakieś emocje. I w ten sposób, gdy w moim Naruto działo się coś smutnego, byłem jeszcze bardziej przygnębiony. Ale zazwyczaj odcinki Naruto były pozytywne, więc było to moją odskocznią od prawdziwego życia. I w ten oto sposób, pomimo wiecznego smutku, znajdowałem momenty, w których mogłem się pośmiać, pouśmiechać, a wiedzcie, że to było bardzo, bardzo rzadkie. Drugą rzeczą, którą wymieniłem, to ten kolejny tydzień do przeczekania. Jak wiecie lub nie, odcinki Naruto wychodziły co tydzień, czasem zdarzyły się jakieś przerwy, no ale w większości wychodziły co tydzień. W tamtym okresie mojego życia tydzień to była masa czasu, a jednocześnie wybawienie, że seria nadal trwa. Pamiętam dokładnie, jak miałem nawet myśli samobójcze, ale tłumaczyłem sobie to tym, że może lepiej nic nie robić, bo wtedy nie zobaczę, co tam u Naruto, a reszta jakoś mnie nie obchodziła. Brzmi to absurdalnie, ale tak było. I spokojnie, wiem, że wola przetrwania jest silniejsza niż anime, które oglądałem, jednak chcę, byście zobaczyli, ile wtedy znaczyło dla mnie to Naruto. Trzecią rzeczą jest to zainteresowanie wszystkim, co związane z Naruto. No może nie wszystkim, po prostu uwielbiałem też gry, do których również uciekałem, ale wtedy mokrym snem była gra o Naruto, a nie było ich zbyt wiele, przynajmniej nie było żadnej dobrej.
No ale wtedy natrafiłem na jedną grę związaną z tym anime i w zasadzie tutaj zaczęła się trochę moja kariera na YouTubie. Zacząłem nagrywać z tej gry poradniki i nie miały one jakichś wielkich wyników, ale cieszyłem się jak widziałem 100 wyświetleń i okazało się, że nawet kogoś tak nudnego jak ja, ktoś chce słuchać. Okazywało się wtedy nawet, że jestem w stanie poświęcić temu sporo czasu i nagrywać jeden za drugim odcinki i tak to się kręciło. I do czego zmierzam? Otóż przy nagrywaniu tych filmików wymagania były coraz większe, coraz więcej trzeba było nad tym spędzać czasu, coraz większą wiedzę posiadać i choć teraz to brzmi śmiesznie, bo te filmiki są wątpliwej jakości, tak ciągle trzymało się mnie to, że to muszę nagrać, tamto muszę nagrać, ej, bo ludzie czekają, więc muszę coś robić. I jak mam być szczery, to chyba połączenie Naruto i YouTube'a pozwoliło mi się powoli podnosić z kolan. Oczywiście to nie było tak, że takie nagrywanie pozwoliło mi być coraz to bardziej radośniejszym i w ogóle wszystko było super. Były wzloty i upadki, chciałem rzucać to niejednokrotnie, lecz na szczęście tak się to nie stało. Często mówiłem wtedy sobie, że muszę być jak Naruto. Pomimo przeciwności losu ciągle idzie do przodu, chce pokazać, że coś potrafi, że też jest człowiekiem i że kiedyś będzie kimś wielkim. Nie ma chodzenia na skróty, samobójstwo to nie rozwiązanie, to tylko łatwiejsza droga, która spowoduje, że tylko innym będzie ciężej, gdy ciebie nic nie będzie obchodziło. Tak sobie to mówiłem. I robiłem te filmiki, pomimo że często mi się po prostu nie chciało. I co zabawne, to moje życie dopiero niedawno nabrało więcej barw, a to całkiem przypadkowo przez Naruto i przez nagrywanie na YouTubie. Jako że założyłem sobie w tamtym roku cel, że przez cały 2020 co niedzielę będę wrzucał filmiki o tematyce Naruto, musiałem się do nich coraz bardziej przygotowywać, więcej kombinować, wymyślać ciekawsze tematy, co doprowadziło do produkcji, z których jestem chyba najbardziej dumny, czyli Ideologia Paina, Światopogląd Itachiego czy niedawny odcinek o Kakashim. Dzięki temu, że musiałem spędzić dużo więcej czasu na researchu do tych filmików, zacząłem też oglądać, słuchać i czytać na tematy psychologiczne, żeby lepiej je wam opisać. I tak też odkryłem Jordana Petersona, który jest psychologiem klinicznym i nagrywa filmiki na YouTubie. I te filmiki bardzo dużo mi wbiły do głowy i dużo rozjaśniły. Co ciekawe, to wszystko jest jednym wielkim przypadkiem. Wyciągnąłem dużo informacji oglądając pozornie śmieszną bajeczkę, którą musiałem zacząć analizować, żeby przedstawić różne rzeczy widzom na YouTubie, a przez to wpadłem na gościa w internecie, który nieco mi poukładał w głowie i pozwolił wstawać, a nie upadać coraz bardziej. I mało w tym filmiku o Naruto co prawda, ale jest on dość dużym tłem i jak się okazuje, większość widzów tego anime bardziej interesują ideologie, relacje międzyludzkie w świecie, niż tak jak to mówiła moja mama, demony w bajce, które namieszają mi w głowie. I przypadkiem wyszła z tego historia mojego życia, a morał z tego taki, drogie dzieci, jeśli czujecie się po czymś tak podle jak ja, co mam nadzieję pokazałem w tym filmiku, porozmawiajcie ze specjalistami, inaczej wasze życie może być koszmarem przez wiele lat. Popatrzcie na żywy przykład, po prawie 10 latach ja nadal się podnoszę, a psycholog czy psychiatra mógłby znacznie skrócić ten czas. I to by było na tyle, przepraszam, że dziś mało tematyki Naruto, ale potrzebowałem zrobić taki filmik, za to za tydzień postaram się o coś konkretniejszego. Cześć!